Dzień dobry widzowie! Krzesło wjeżdża. Robimy makaron Alamaksiu z tego co zostało w lodówce. Robimy makaron Alamaksiu, to będzie twój makaron, dobra? Ty gotujesz. Git? Żuj. Jest tam posąg. Posąg? Tak. O, w ogóle zrobiłem sobie dziarkę taką fajną. Taki demon. Kolejny demon do kolekcji. Otwieraj lodówkę, musimy coś wyciągnąć. Z czego zrobimy sos? Do makaronu. Jaki makaron? To się może przydać. Wiesz to? Okej. Ja ci trochę pomogę, Boże, bo tu jest. Nie, ja. Dobra, trzymaj. Ja. Kładź tam. To jest kół, a jak... Tam kładź, tam. No. A jak to kół spadło, no to by się rozbiło. No tak. Damy tu jeszcze do tego ser topiony. Dodamy, może być? To jest serek topiony. No, no chyba tak. Do tego dodamy jeszcze... Ty, no nie ma już nic za bardzo. Możemy dać też sera żółtego, może będzie dobry. Dawaj ser. To nie, nie to ser. Ale to się roztopi. To będzie taki pływać. Sos, gościu. Damy jeszcze trochę mleka. I damy... Tym posypiemy później, nie? Trzymaj. To ja już tu jem, to jest moje. Nie, to posypko. O, to damy jeszcze. To się może przydać. Mascarpone. Zmieszamy wszystko. Zobaczymy co wyjdzie. Może będzie dobry makaron. O, patrz. Znalazłem jeszcze kawałek tego. Możemy to też dać. No. Jest. To jest... Zrobimy pomidorowo-serowy sos makaronowy. Gdzie makaron? No właśnie, gdzie makaron? No otwieraj, szukaj makaronu. No w lodówce się nie trzyma makaronu. Tyle ci podpowiem. Tu się nie trzyma makaronu. A cię? No tam może być. Na dole. Otwórz dół. Dół! Halo! Dół, tu. Cię? Tu dół. No. O, chyba pan kopcik! Zawita do nas, otwieraj mu. Musisz patrz, nie! To podnieś i ten guzik. Trzymaj go. No i pan kopcik. Halo? On ci nie odpowie, odłóż. Pagło do nas. A on się. Nie, nie ma nieprzyknęła przy dziecku. Wywrócił. Wywrócił. Co ty ma? Ja? Byłem tak głodny, że on musiałem... wyczuł makaron. On wyczuł makaron. To głodny jestem. No zaraz makaron będzie. Tata, jeszcze inny makaron, jeszcze ten. Ten to jest do rosołku, wiesz? Ten. Najlepszy by był ten. No, dobrze wybrałeś. Uuu, nice, żółwik. Dobry. Trzymaj mocno. Mocno trzymaj. Jedna trzecia. Dawaj, utrzymasz, jesteś silny chłopak. Taki biceps. Dobra, chyba starczy, dawaj tu go. To jest za ciężkie za to. Dobra, to ci pomogę. Ale ty robisz sam makaron, dobra? O, ci. Słuchaj, musimy teraz... Po co nam mleko? Chyba się nie przyda, żeby zagęścić, ale... Nie jest kiszone? Nie. Nie używamy. Nie. Teraz makaron. Makaron teraz? A patelnia? Muszę wytrzeć szefowi patelnię. A co to będzie za makaron w ogóle? Alamaksiu się nazywa? Nie. Kocik, Kuba i Max. A, kopcik, Kuba, Max, makaron. Tak. Nice. Kopcik, kup, mak. Kopcik, kumak. Taka sytuacja. A wiesz co jeszcze mam? A ty nie wiesz, ale ja wiem. Cukierki. Boczek, mordo. Boczkiem później posypiemy. Wygam. Co? Gdzie wygam? A co trzeba robić? Kościół, oliwę dawaj, wyciągaj tam oliwę. Szybko. Jak oliwę? Oliwę, normalnie. Tutaj. Nie, tam. Tutaj. Tu, no. To wylewasz na patelnię. O nie! Dawaj. Zrobię tego dużo. Makaron a la stary. Dawaj, szybko, już lej. Bo będziesz szczerać, szybko. Dawaj, stawaj tu. Nalewasz. Dobra. Nie wiem, po co ta oliwa, ale zawsze smajda. Wyciągaj łyżką i tu wrzucaj. Trzymaj to i to. Ja ci pomogę trochę, będę mieszał. Tu blisko. Pa, zrób tak o. Trzymaj tu. Wsadź łyżkę i wyciągnij. I kolejne. I całe proszę wyciągnąć mi tu. Makaron Alamaksiu z tego co jest w lodówce. Czyli najlepsze makarony. Zobaczymy co z tego wyjdzie, mam nadzieję, że coś dobrego. Kopcik będzie testował, oceni nasz makaron, czy nie? Kopcik będzie... Racja. Magdon Gessler. Wodę musisz posolić, co ty nie ogarniasz? A. Co ty? Trzymaj, sól wodę. Sól wodę! Wodę sól, tam, tu jest woda, dawaj sól. Dużo. Dobra! Może być przesolona. Tu też posolimy, dawaj tu, ale tak troszeczkę tak rób. Pyk.
Super, teraz pieprz. Pieprzu troszeczkę. Troszeczkę, bo jest ostry pieprz, co nie? A lubisz ostre? Dobra, szefie. Mieszaj je ładnie. Tu cera dodamy. O. Cały mam dać? Tak. Dobra, no to dam cały, jak mówisz, że tu jest pół. Au, ochrapałeś mnie. Oj, przepraszam. Spoko, gdzie? Ale nic nie schodzi. No i dobra. Musisz go rozciapać, ten ser. Dobra, chciałem... Co robicie z tą kulką, jak już wypijecie tą wodę? To całe. Dajemy całe. Mówi, że całe było pół w lodówce, więc pół dajemy. Bo tu inny makaron robiliśmy i zostało niektórych rzeczy, więc można z tego coś stworzyć. Mascarpone nam się fajnie roztopi. Mascarpone, w tym to będziesz tos. Z pomidorami. Yummy, gościu! Gościu! Yummy, yummy. Mozzarella, a teraz mascarpone. Ile tego? Chyba łyżkę, nie? Nie, całe! Nie, no całe to będzie obleśne, bo to słodkie. Damy dwa takie. Te? Tyle styknie, nie? Musi się topić, dawaj mieszaj to, pa jak się już ser ciągnie. Z pomidorami. Ale sztos nam wyjdzie, coś czuję. Nie wiem, Max, co to będzie, ale ja wydaje mi się, że może być sympatycznie. A ile plastrów sera dajemy? 5! No to damy 5 plastrów? Weź te mascarpone tak o. Czekaj. 5 plastrów sera? Tak. Ej, nie wiem, czy nie za dużo. 5? Aha. To dajmy może 4. Bo tu jest dużo seru. 5? No dobra, Max mówi 5, damy 5. Max dzisiaj robi obiad. Ja mu tylko dopomagam troszkę. Max zrobił mi obiad. Dobra? Teraz damy trochę ogniaku. Max? Nie, już nie dawaj. Max? Jak będziesz miał dziewczynę, to będziesz gotował jej obiady? No. Pizza! Ale będziesz jej gotował, czy ona tobie będzie gotować? Ja będę jej gotować zawsze. Tak? Aha. Powiem wam tak, na razie jest z tego coś dziwnego. Te 5 serów? Ser. 6? Nie no, 5 mówiłeś, już nie przesady. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dosyć sporo. To naprawdę dużo. No trochę tak. Tami. Masz 5 serów. Woda już się gotuje na makaronie. Maciu, nie ogarniasz? Dobra, ja ci wstawię, bo to trudne, dobra? Makaron wrzucę, bo to trudne jest. Nie, nie sam dam. Nie, nie, to musi tato, par. To trzeba tak o. Pa. Pyk. Bierzemy tyle na nas trzech. Tato, ja chcę dać. Bo... Ale wiesz co, bo ty będziesz mieszał zaraz makaron, wiesz? Nie, mówię, że ja gotuję obiad, to ja tam. Tu patrz, złap dwie ręce, tak o, drugą tu złap. Musisz taki przekręcić go. No widzisz, daj, dlatego daj tacie, puść. Pa, przekręcasz, rzucasz i robi się tak. Łoho! Dawaj tu mieszaj, halo, sery, sery. Robiłem ser. Sery, o, roztopiły się te sery. O Jezus, ja się chyba tym nigdy nie będę bawić. Nie będziesz? Nie, bo iść się poprawdziłem tutaj. Widzisz, kuchnia to nie jest prosta sprawa i czasem trzeba... Kuchnia to nie zabawa. Tak, dokładnie. Kuchnia to... Ale można czasem pomóc rodzicom, co nie? Kuchnia to nie zabawki. Tak, można z rodzicami gotować, tak? Ale samemu nie wolno. A to co to? Czekaj, wyłączymy już nasz sosik, bo chyba już wszystko się tu... Patrzcie, wszystko się zmieszało. Tu jest elegancko, coś takiego nam wyszło. No i te... Sprawdzamy smak. Ej. Ja też tak trochę. Tak. Gorące. Sprawdzaj. Jest jeszcze bardziej gorące. Oceń. Dobre? Jak krem pomidorowy smakuje. No, dobre. Ja teraz sobie wyciągam trochę wody. Powiem wam, że spoko nawet. To mogę już wyciągać makaron? Mamy coś, 3 talerze potrzebujemy, głębokie. Dawaj, 3 głębokie talerze, poproszę. Co one są? Tata, pamiętacie, jak ładnie ci umyłem jeden kubek i no, talerz? Tak, ja wczoraj przychodzę, bo nie nagrywaliśmy filmu i Max postanowił umyć kubek i wszystko i tam woda leciała chyba z pół godziny, a on mył jeden kubek. Ale super było. Dobra, już to dokończę. Max, super sobie poradziłeś. Jest dobry z ciebie szef kuchni. Naprawdę. Nieźle ci to wyszło, zaraz spróbujemy wszystko. A kto będzie sprzątał po obiedzie, ręka do góry? Maxiu! Nie, ja nie dałem ręki do góry. Ale to ty będziesz sprzątać. No. Ej, gdzie jest doma? Ta rękę do góry. Ty dałeś rękę do góry, to ty sprzątasz. Pamiętajcie, nie przepukujcie wodą makaronu. Zimną wodą, nie przepukujcie, bo traci smak. Tak mnie nauczył mój stary sąsiad. Pozdrawiam serdecznie. To dzięki niemu teraz robię makarony. Nie umiałem nic, teraz umiem makarony, mordo. Dla pana Kopcika
To więcej. Więcej trzeba. Dobra, jak to się dołoży, bo te talerze są wyższe. Pyk, pyk, pyk. To jeszcze trochę i reszta dla Maksia. Maksiu, jak zjesz całe, to coś dostaniesz. Polewamy wszystko, proszę Państwa. O, jaki gęsty się zrobił, za rąbisko. Zgęstniało wszystko. Tak wygląda nasza świnia z makaronem, z serem i z pomidorem. Jak zwał, tak zwał. Makaron a la Max, czyli wszystko, co było w lodówce. Gotuj z guwerem, polecam serdecznie. A tu nie dałeś, bo Max nie chciał. To dwa Maxa, ale dużo mu dałem. Jak to tak obcik dokończy. Siadamy, testujemy. Siadamy, testujemy, proszę Państwa. Nie wygląda to zbytnio apetycznie, ale może być dobre. Dawaj tu, Max. Tu musisz w rączkę wziąć, to się w rączkę bierze, no. To wstać rękę i złap. I taką posyp. No, złapałeś? No tu, nad tym. I tak o. Wszędzie. Super. Dobra, testujemy. Wszyscy równo musimy spróbować. Pyk. Trzy. Cztery. Nawijam. I ry. I każdy żyk. Tak, ale będzie wygonący na mnie. Nie jest. No jest spoko. Jak zupa pomidorowa trochę. W ogóle soli nie czuję. A nie, czekaj. Mało dałem. Nie, w jednych miejscach trochę soli jest. Tatuś, ja testuję 112. Ja dałem. Git, nie? Ja 112 bez. Daję. Jak na to, co było w lodówce, to 5 na 10. No. A ja 112 testuję. Nie, ja też dam 5 na 10, ale ja też lubię makarony, więc... A wiecie, że ja testuję 120? Niepotrzebnie te 5 serów dałeś, Max. Nie, no dobrze smakuje, ale to jest taki typowy obiad na szybko, zrobimy coś w domu, coś zjeść. Takie domowy obiad, nie? Kiedy krzyczysz, że nie ma nic w lodówce i mama wyciąga wszystkie rzeczy i robi makaron. No spoko nawet. Jak ci smakuje, Maxiu, twój makaron? 120. A jak się nazywa ten makaron? Makaron a la Maxiu? Nie, on się nazywa Planeta. Planeta. Makaron Planeta, dobra. Nice. Ej, wy powiedzieliście to samo. To samo powiedzieliście. Makaron Planeta. Wrzuć do swojej oferty w restauracji. Makaron Planeta. Już dziś. Śmieciowy makaron się to nazywa. O! To by się zgadzało. Śmieciowy makaron. Śmieciowy makaron. Tak, tak, tak. Dobre. No. To po dobre. Ale... Jakby... Czekaj. Ja za mocno wjechał w kopcie. Co ser wjechał? Makaronik za mocno wjechał, powiem wam. To jestem taki najedzony teraz. I ten ser taki ciężki. Smarowałem tatuaż Maścią. Bo muszę przez parę pierwszych dni go smarować, tak żeby się goił dobrze. A i tak się fajnie goi, powiem wam. Strasznie bolało w tym miejscu, przy nadgarstku właśnie. Tutaj tak mnie bolało, jak robiliśmy. Tu było jeszcze w porządku, a tu była tragedia. Jeszcze tylko tu mi zostało ta ręka i będzie cała gotowa. W demony i potwory. Przyszedł Janusz. Robię gdzieś live na TikToku. Live'y na TikToku lecą. Tak, live'ujemy. Wszyscy zaczęli live'y na TikToku robić normalnie. TikTok przejął cały świat. Tu jest młody gamer. Grasz coś? No, Mario. Mario? Dawaj Mario. Dobrze leci. Nie. On jeszcze nie wie, ale to film leci. Ale dobrze się bawi. Nie ma co przerywać. I co, pogonałeś go? Nie, bo nie lubię. To jest patent. Słuchajcie, już wam mówię, to jest patent na wszystkie dzieci. Odpalacie film na YouTubie, w którym grają, wpisujecie Mario gra, albo jakiś na przykład, nie wiem, czerwona kulka gra i one, dajecie im pada i one myślą, że grają, a jest fajny patent. Są szczęśliwe. Gorzej, jak kiedyś się dowie, Max. Dobra widzowie, kończymy. Makaron się chyba strawił, więc jest dobrze. Wy nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, subskrypcji i oglądać kolejne poprzednie filmy. Siema, cześć. Miłego. Gaz podłodze, cały lewy pas zajęty. Jak pokonuje zakręty. Odkleja dupę, lecę 150 długie.